Krzysztof Cugowski żegna zmarłego Felicjana Andrzejczaka, kochany Felku. W wieku 76 lat zmarł Felicjan Andrzejczak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich głosów. Popularność zdobył jako wokalista zespołu Budka Suflera, z którym nagrał jedną z najważniejszych piosenek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, Jolka, Jolka pamiętasz? Jego charakterystyczna barwa głosu, pełna emocji i głębi, sprawiła, że artysta na stałe zapisał się w historii polskiej sceny muzycznej. Muzyka pożegnał Krzysztof Cugowski. Felicjan Andrzejczak był artystą, którego głos poruszał serca kolejnych pokoleń słuchaczy. Jego wkład w polską muzykę jest nieoceniony, a piosenki takie jak Jolka, Jolka pamiętasz na zawsze pozostaną częścią historii polskiej sceny muzycznej. Jego talent, pasja i autentyczność sprawiają, że jest jednym z najważniejszych polskich wokalistów, którego twórczość na zawsze zapisała się w kanonie polskiej muzyki rozrywkowej. Krzysztof Cugowski żegna Felicjana Andrzejczaka. Choć największe sukcesy odnosił razem z Budka Suflera, to do końca życia był aktywny artystycznie. Jeszcze miesiąc temu występował na deskach Opery Leśnej w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Za kilka tygodni miała się odbyć premiera jego nowego singla, nagranego wspólnie z Joanną Dudkowską. Artysta planował także cały album. Niestety, choroba zabrała go na zawsze, pozostawiając w żalu bliskich, przyjaciół i fanów. Pożegnalny wpis zamieściła na swoim profilu na Facebooku Krzysztof Cugowski. Kochany Felku, przyjacielu, jeszcze chwilę temu razem staliśmy na scenie. Nie mam słów, żeby cię pożegnać. Odpoczywaj w spokoju. Serce pęka. Droga rodzino, przyjmij moje kondolencje. Kilka słów od siebie napisała na Instagramie Małgorzata Ostrowska. Felicjanie. Tak się nie mówi do widzenia. W Sopocie mówiłeś mi, że czujesz się dobrze. A tu? Wtedy, gdy się najmniej spodziewasz, nagle wiadomość pchnie cię nożem. Czas ołowił. Żal przeogromny. Felicjan Andrzejczak tworzył do końca. Felicjan Andrzejczak niemal do samej śmierci tworzył i występował. Jego koncerty przyciągały wielu fanów, którzy cenią sobie jego niezwykłą wrażliwość muzyczną i niepowtarzalny głos. Choć największy sukces odniósł w latach 80., to do dziś cieszył się niesłabnącą popularnością. Wydał kilka albumów, na których prezentował różnorodne utwory, łącząc elementy rocka, popu i muzyki balladowej. Jego głos, pełen pasji i emocji, zyskał uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. W swojej twórczości solowej Andrzejczak często sięgał po tematy miłosne i egzystencjalne, co sprawiało, że jego piosenki poruszały serca słuchaczy.